Klient niemiecki jest bardzo spokojny, ale wrażliwy. Chce otrzymać dokładnie to, co zamówił. Cześć, mam na imię Iwo. Pracuję w dziale obsługi klienta od 3 lat. Zajmuję się rynkiem niemieckim. Czym się charakteryzuje polski klient waszej obsługi? Myślę, że jest dość wymagającym klientem i lubi, jak jest po prostu dobrze obsłużony, zaopiekowany. Nazywam się Monika Daniłkiewicz, obsługuję polski rynek i w JKB jestem od roku 2021, dokładnie od października. Klient francuski lubi bonusy. Oferujemy mu rozwiązanie, okazuje się, że to jeszcze nie wszystko, powinniśmy coś jeszcze zaoferować. Nazywam się Angelika, pracuję w obsłudze klienta z językiem francuskim, na rynek francuski i pracuję w JKB już ponad 4,5 roku. Klient włoski jest ciężkim klientem, problematycznym, nerwowym. Mały problem, dla nich to jest już duży problem i do nich trzeba mieć takie odpowiednie podejście. Marlena Droszcz i obsługuję klienta z językiem włoskim. Dzwonię do nich, lubię to bardzo robić, dzwonię i zaraz wiem, że po takim telefonie jak odbiorą, uspokoję ich i z tego problemu rzeczywiście podziękują nawet za dobrą obsługę. Lubię takich klientów, którzy po prostu wiedzą o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i pomyłki po prostu się zdarzają. Wszystko musi być porządnie zrobione, dokładnie. No i klient tego też oczekuje, kupując coś tak od nas, od firmy. Zazwyczaj w stresie się śmieje, ale klient potrafi to podłapać i chyba łapie to jako żart i też się zaczyna śmiać. Staram się po prostu łagodnie stonować swój głos i mu wytłumaczyć, także z reguły to działa. Wcześniej miałam mniej cierpliwości, byłam bardziej może, a tu właśnie w tej pracy się nauczyłam bardziej pomyśleć niż powiedzieć może coś za dużo. Nauczyłam się takiego podejścia do rozmowy, bo jednak do Francuza bardzo muszę podejść z rezerwą. Dużo się nauczyłem, język się poprawia, więc 7 godzin rozmowa w języku niemieckim na pewno coś daje niż tylko przeczytanie, nie wiem, czegoś w internecie albo obejrzenie filmu. Grazie per la conversazione. Merci, buongiorno, au revoir. Arrivederci.